że jeżeli dziecko podciąga stopy w górę do klatki piersiowej i pokazując, jak kierować własnym nastrojem, to lepiej udawaj, że nie widzisz. Postaw się w cieniu, musisz je przejrzeć. Ona w naukowy sposób rozkłada niespójną filozofię autorki na czynniki pierwsze. No albo coś w tym stylu. Mam na imię Asia i witaj na kanale Krzepki Maluch. Zapraszam na dzisiejsze streszczenie książki Tracy Hogg pod tytułem Zaklinaczka dzieci. Jak rozwiązywać problemy wychowawcze. Ponieważ nie wolno źle mówić o innych, powiem krótko w tym filmiku. Wspomnę tylko 4 najciekawsze rzeczy, które są na pewno dobre. Natomiast jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego nie warto czytać książki i nie warto stosować zawartych tam złotych rad, to gorąco odsyłam Was do przeczytania opracowań przygotowanych przez Magdalenę Komsta z bloga wymagające.pl. Ona w naukowy sposób rozkłada niespójną filozofię autorki na czynniki pierwsze. Gorąco polecam lekturę. Są 3 zdania z książki, które chciałabym po prostu Wam przeczytać. Nie ma usprawiedliwienia dla ignorowania dziecka. Przyglądaj się dziecku, które masz, a nie fantazjom na temat dziecka, które chciałabyś mieć. Zaczynaj dopiero wtedy, gdy masz zamiar doprowadzić rzecz do końca. Czyli na przykład, jeżeli masz 2 ręce zajęte albo karmisz dziecko i nie jesteś w stanie wyciągnąć konsekwencji, to lepiej udawaj, że nie widzisz. Mówiła o tym również Agnieszka, doświadczona mama 7 dzieci z bloga Family Fun by Mom, który również Wam gorąco polecam. Jest chyba ciekawszy niż książka i skuteczniejszy. Pierwsza fajna rzecz. Coś, co może Wam się przydać, bo wiem, że w wielu domach się to sprawdziło. To kwestia rozpoznania płaczu dziecka. Inaczej dzieci płaczą z głodu, a inaczej ze zmęczenia. Płacz z głodu to takie pokasływanie, dźwięk wydobywający się z tylnej części gardła, który przechodzi potem w bardziej stały rytm ła, ła, czyli wygląda to mniej więcej tak. Mi, 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 mi. Płacz ze zmęczenia natomiast zaczyna się 3 krótkimi zawodzeniami, po których następuje głośny płacz, po nich następują 2 krótkie oddechy i jeszcze głośniejszy płacz. Wygląda to mniej więcej tak. No albo coś w tym stylu. Autorka daje jeszcze podpowiedź, że jeżeli dziecko podciąga stopy w górę do klatki piersiowej, to wtedy mogą być to gazy w czasie płaczu oczywiście, a jeżeli sztywnieje i wygina się do tyłu, to powodem może być refluks albo sposób na wyłączenie się z świata bodźców. Druga godna polecenia rzecz to zasada rozwiązywania problemów. Trochę ją podsumowałam i tak połączyłam, ale będą Państwo zadowoleni. Więc najpierw odkryj źródło problemu. Zadaj sobie następujące pytania. Czy Twoje dziecko weszło może w kolejny etap rozwoju? Czy Twój plan dnia zmienił się ostatnio? Czy dieta uległa zmianie? Czy byłaś poza domem częściej niż zwykle? Czy ostatnio próbowałaś nowej metody wychowawczej? A może przypadkowo wzmocniłaś zachowanie dziecka przez ciągłe poddawanie się? Czy może ząbkuje? Czy dziecko ma jakieś nowe zajęcia? Te wszystkie czynniki mogą mieć wpływ na zachowanie. Dlatego zamiast się obwiniać, lepiej poświęcić tą energię na przeanalizowanie danej sytuacji, a następnie aktywne działanie, aby ją zmienić. Druga rzecz, ustal, czym się zająć najpierw. 3. Zaakceptuj, czego nie możesz zmienić. 4. Decyduj, czy wybrane rozwiązanie będzie dobre na dłuższą metę. 5. Pociesz dziecko, jeżeli tego potrzebuje, bądź rodzicem PC, czyli przytomnym i cierpliwym. 6.
Zawsze idź do dziecka, zamiast brać je do siebie. 7. Trwaj przy obranym planie działania, nie poddawaj się za szybko. 8. Zadbaj o siebie. 9. Ucz się na własnych błędach albo doświadczeniach, to lepiej brzmi. 3. temat, który chciałabym poruszyć, to emocje. Pojawiło się w książce bardzo fajne porównanie. Tak samo jak podajemy rękę maluchowi, który uczy się chodzić, by mógł ćwiczyć, trzeba pomóc dziecku poradzić sobie z emocjami. Chodzi o to, aby nie bronić dzieci przed ich uczuciami, ale dać im narzędzia pozwalające radzić sobie z codziennymi troskami, nudą, rozczarowaniem, wyzwaniami, na jakie natrafią w życiu. Robimy to, narzucając ograniczenia, pomagając zrozumieć uczucia i pokazując, jak kierować własnym nastrojem. Autorka podsuwa metodę OKI. Badania dotyczące nadmiernie agresywnych dzieci wykazały, że ta podstawowa zasada działa nawet w bardzo trudnych przypadkach. Na czym polega? Na tym, żeby najpierw opisać emocje, czyli dać dziecku prawo do ich odczucia, a potem nazwania tego, co ono czuje. Nie zarażajmy się emocjami dziecka, musisz je przejrzeć i wyjaśnić dzieciom, co się z nimi dzieje, bez brania udziału w tym przedstawieniu i bez tracenia panowania nad sobą. Druga rzecz, bo kontroluj sytuację, to ty decydujesz, ty musisz przemyśleć z wyprzedzeniem, jak postąpić w danej sytuacji. 3. Interweniuj. Powiedz dziecku, czego się po nim spodziewasz i co mogłoby zrobić w zamian za to dziwne zachowanie. 4. kwestia. Rodzicielstwo zawsze oznacza balansowanie na linii pomiędzy dbaniem o bezpieczeństwo dziecka, a pozwalaniem mu na samodzielność i odkrywanie świata równocześnie. Aby rodzice zapamiętali tę równowagę, autorka proponuje technikę pomoc, czyli postaw się w cieniu, nie wkraczaj natychmiast do akcji, pozwoli to tobie zorientować się, dlaczego dziecko na przykład płacze. Motywuj do poszukiwań. Dziecko na pewno powie ci, jeżeli będzie potrzebowało twojej pomocy, ale do tego czasu pozostaw je. I określaj granice. Wkraczaj, zanim nastąpi przeciążenie. No i chwal. Zacznij już w wieku niemowlęcym. Ku rozbawieniu chciałabym również zacytować tutaj fragment książki, gdzie jest anonimowy autor, napisał 8 zasad zabawy z dwulatkiem. Jeśli mi się to podoba, to jest moje. Jeśli mam to w ręku, jest moje. Jeśli mogę ci to odebrać, jest moje. Jeśli miałem to przed chwilą, jest moje. Jeśli to jest moje, nigdy nie może być twoje i w żaden sposób, i w żadnej formie. Jeśli coś robię albo buduję, wszystkie kawałki są moje. Jeśli jest podobne do mojego, to jest moje. Jeśli myślę, że to moje, to jest moje. Podsumowanie. Zadbaj, aby dziecko najadało się od samego początku. Szanuj przestrzeń fizyczną twojego dziecka, mów mu, co będziesz robić z nim. Pilnuj pór spania i bądź blisko, obserwuj, prowadź za rękę przez sferę emocjonalną i ustalaj granice i reaguj. Mam nadzieję, że te informacje pomogą tobie lepiej wykorzystać potencjał twojej rodziny. Tego tobie życzę, trzymam mocno za ciebie kciuki. A poza tym zapraszam do lajkowania, subskrybowania, szerowania, jeżeli tobie coś tu pomogło, to koniecznie. No i do zobaczenia. A, przecież pomyślałam, że fajnie by było może, żeby kończyć filmiki takim sucharem wychowawczym. W sensie żartem, który pewnie zazwyczaj okaże się być sucharem. Zatem po konsultacjach ze znajomymi dochodzę do wniosku, że metody tresowania dzieci Tracy Hawk mogą działać, ale chyba tylko po tamtej stronie oceanu.